Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem porozmawiamy sobie na temat tego, co Rockstar kurde zrobił w środę. Dokładnie w środę wprowadził nowego patcha. Zapowiadałem wam, że właśnie coś do GTA wejdzie. Raczej nie możemy spodziewać się jakichś treści, ale poprawy zmian były oczywiście przez nas oczekiwane. No i dostaliśmy. Co prawda Rockstar oczywiście idzie taką taktyką, że no cóż, robimy zmiany, ale tak naprawdę nie powiemy wam, jakie zmiany są, więc to my, społeczność, kurde GTA, musieliśmy w plikach gry szukać, albo już w grze, zobaczyć, co się kurde zmieniło, jakie błędy zostały załatane, bo oficjalne stanowisko Rockstara jest takie, że naprawiono błąd z Pariachem, o tym już właśnie sobie zaraz pogadamy, naprawiono jakieś tam błędy w japońskiej wersji i jeszcze poprawiono ogólnie wydajność. No, czyli w sumie nie wiadomo co. Patch był duży, znaczy inaczej. Na innych platformach był to ogromny patch, na innych był malutki. W przypadku Steama było to chyba 100 MB. W przypadku Epic Games Launcher to było coś koło 300. W przypadku Rockstara chyba podobnie. Ale na przykład na konsolach ja miałem na PlayStation 500 MB, a w przypadku Xboxa to było aż 6 giga. 6 giga. Po prostu był cały kurde update do pobrania od nowa. Masakra. Dobra, więc teraz pogadamy sobie o tych zmianach. Więc jak mówiłem, stanowisko Rockstara jest takie, że naprawili Pariacha, no i właśnie jest ten błąd z Pariachem naprawiony. I akurat to jest bardzo spoko sprawa, bo ja wam mówiłem, że to będzie masakra, jeżeli przez 6 miesięcy do nowej aktualizacji będziemy mieli zepsutego Pariacha. Co prawda, Pariach jeździł tak samo jak wcześniej, ślizgał się, ale był bardzo, bardzo szybki, nie? Normalna sprawa. Ale problem był taki, że spoiler, skakał po całym ekranie. Czasami tak bardzo skakał, że zakrywał kompletnie cały ekran. Więc moim zdaniem to było kompletnie niegrywalne, bo po prostu frustrowało mnie to, że albo zasłoniło mi pół ekranu, albo cały. Masakra. Kupuję spoiler, go nie ma, ale tak naprawdę pojawia się cały czas na twoim ekranie. Masakra. Wracając. Więc ten błąd został naprawiony, bardzo fajnie. Więc kolejne naprawienie to jest ta japońska wersja, nas to nie obchodzi. Poprawa wydajności, stabilności, wiadomo. No i właśnie to jest stanowisko Rockstara, nie? Czyli absolutnie nic nie wiemy, co zostało zmienione. Update, no ważył sporo, nie? Więc niemożliwe, że to tyle. No i w sumie oczywiście ludzie się dokopali do tego, co zostało zmienione. I sobie teraz o tym pogadamy. Pierwsza rzecz, co jest kurde moim zdaniem no absurdalne. Chodzi o to, że jak macie tą nową minigierkę, w sumie dwie, z hakowaniem, jest jedna, kiedy hakujecie tą wieżę radiową, radarową, jak zwał tak zwał, kiedy tam właśnie się wspinacie, albo to stoi tam na dole, nieważne. Ważne jest to, że kiedy macie tą całą minigierkę, to macie różne filmiki, nie? Które tam musicie obejrzeć, zanim w ogóle zaczniecie hakować sobie. No i teraz te filmiki, zamiast 1080p, co jest na dzisiejsze standardy dosyć niskie, zostało to zmienione. Teraz macie to w 720p. Masakra. 2K21. Nowe konsole 4K. GTA 720p. Masakra. Więc nie wiem, czemu Rockstar to zmienił, ale właśnie jest taka kurde zmiana. Nie wiem, absurdalne to jest moim zdaniem. Chociaż oczywiście nie jest to rzecz, która wam kurde zepsuje kompletnie wrażenia zrobienia napadu na Cayo Perico, bo jest to rzecz, którą widzimy przez tam 3 sekundy, czy tam 4, ale wciąż 720p. To było na konsoli PlayStation 3. Teraz jest PS5. I na PS5 będziecie mieli właśnie nie dość, że GTA normalnie jest 1080p, no to jeszcze teraz właśnie będziecie mieli hakowańsko w 720p. No, nie wiem. Może to jest ta poprawka wydajności, stabilności, może to crashowało gry ludziom? Nie mam absolutnie pojęcia. Ale jakiś cel w tym chyba Rockstar miał. Kolejna zmiana i to jest zmiana, która kompletnie zmieni wasze postrzeganie GTA Online. To jest zmiana, której potrzebowaliśmy. Okulary jednego z DJ-ów są teraz po prostu troszeczkę inne. Więcej przez nie widzi, powiedzmy. Naprawdę? To jest ta zmiana? To jest chyba jedyna zmiana w modelach, która została wprowadzona. I to właśnie jest to. Okulary. Jednego z DJ-ów. Naprawdę? Rockstar? No i okej, to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy dalej spotykacie te błędy popularne, bo nie znalazłem informacji, czy one zostały naprawione. Chodzi mi tutaj o błąd na przykład z tym, że nie teleportuje was na Cayo Perico, kiedy robicie zwiad, albo że kiedy robicie misję dla jakiegoś DJ-a i wjeżdżacie w kółeczko, a kółeczko mówi nie, nie przyjmuje tych rzeczy na przykład. Tego typu błędy, nie? Więc okej, to tyle, jeżeli chodzi o to,
co miałem wam dzisiaj do przekazania. Pamiętajcie o tym, że łapka w górę, subik, te sprawy są mile widziane. Jeżeli chcesz, to kup sobie sponsora. Sponsor da ci dostęp do filmów. Na przykład teraz jest specjalna seria z geniusza z broni dla sponsorów. Już jest kilka odcinków, dzisiaj wpada kolejny, a ja się z wami żegnam. Siema, drap, cześć, elo!